Kolekcja Zele to propozycja do pokoju dziennego, sypialni, ale też do pokoju młodzieżowego. Dziś przedstawię Wam ją lepiej na przykładzie komody, szafy i biurka. Adam Franczak, zapraszam. Kolekcja Zele to połączenie wybarwienia Dom Wotan na korpusie mebli i bieli w połysku na frontach. Uchwyty mebla są zintegrowane z frontami i według mnie są one poręczne, spokojnie mogę je chwycić, aby otworzyć mebel. Komoda Zele posiada 4 szafki, a w każdej znajdziemy po jednej półce, co daje nam łącznie aż 8 wnęk do przechowywania. Jak można usłyszeć, w komodzie niestety nie ma systemu cichego domyku. Mebel stoi na małych, niskich nóżkach, które zostały wykonane w tym samym kolorze, co uchwyty. W przypadku szafy, po otwarciu drzwi możemy zobaczyć jedną dużą przestrzeń do przechowywania z drążkiem na wieszaki, który ma 86 cm długości. W dolnej części mebla kryje się zaś funkcjonalna szuflada, która będzie świetnym dodatkowym schowkiem. To, co sprawia, że kolekcja Zele nadaje się także do pokoju ucznia, to biurko. Jego blat ma 60 cm szerokości i 120 cm długości, więc jest sporych rozmiarów. Spokojnie rozłożymy tutaj książki, zeszyty, ale zmieści się także laptop. Siedzenie przy biurku jest wygodne, pod blatem jest sporo miejsca na nogi. Co więcej, biurko posiada jedną szufladę, która ma niepełny wysuw i jedną szafkę, w której znajduje się jedna ruchoma półka. Sprawdzę jeszcze jedną kwestię. Zarówno w szufladzie, jak i w szafce nie ma cichego domyku. Zastanawiacie się, czy białe meble to dobry wybór? Zobaczcie nasz film, w którym obalamy mity na ich temat. Kolekcja Zele doskonale pasuje do najnowszych trendów. Na naszej stronie znajdziecie ciekawie zaprojektowaną ławę, inne komody, witryny czy łóżka. Tę serię cechuje miły dla oka design i świetna cena. Ceny wszystkich mebli poznacie, kiedy klikniecie link w opisie poniżej. Meble Zele to minimalistyczne rozwiązanie dla osób, które lubią białe meble. Zastanawiacie się nad ich zakupem? Dajcie znać, czy nasz film pomógł Wam podjąć decyzję i koniecznie zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.